Dobry, witam serdecznie, trenerze, dobrego meczu. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Kochani, z Warta, GKS Warta, witamy serdecznie, bawimy się w tej chwili w ostatnim meczu dzisiejszego. Siemka, cześć Dawidku, cześć, witajcie na waszej ziemi. Jesteśmy w Raciborowicach, kochani, gramy w ostatni meczyk w tej chwili przeciwko Warcie. Przed nami, myślę, fajne spotkanie, kochani. Przypominam, że to turniej OZP, Jelenia dla rocznika 2010. Jesteśmy całym rocznikiem 2011. Poznajcie w bramce Artur, jest z nami Zuzia, Budełek, Szymon, Marcel i ktoś mi umknął, tam jest Tymuś, będzie teraz wprowadzał rzut roczny. Kochani, dzisiaj przed nami 4 zwycięstwa i porażka, która przytrafiła nam się w meczu poprzednim przed sekundką. Przegraliśmy 2-0, kochani, z mocną, taką wyrośniętą ekipą z IWI. Mieliśmy troszkę mniej szczęścia przy tym meczu, obijaliśmy słupek. Bramkarz wyciągnął piękne interwencje, natomiast przypominam, kochani, że to, co macie okazję pooglądać, zobaczyć, kochani, to jest inicjatywa Regiosport, KS Łąka, Młode FC Bielan. Kochani, staramy się w tym momencie wspierać rozwój klubowy jakby poprzez taką dodatkową aktywność turniejową, kiedy nie będzie czas nam przeszkadzał i kolidował, kochani, z kalendarzem klubowym, będziemy mogli bawić się właśnie tak, jak to dzisiaj, kochani, czynimy. Świetnie, Szymuś, brawo, piękna próba, ładna piłka, Tymuś, ślicznie. Kochani, gramy bez trenerów, przypominam, że to jest, kochani, inicjatywa wolna od stresu, od jakiegokolwiek, kochani, pressingu, od jakiejśkolwiek presji wyniku z naszej strony, także nie mamy trenera, dzieci się same poukładały, same się prowadzą, naprawdę grają wspaniały futbol. Także gratulujemy trenerom, trenerom prowadzącym te dzieci na co dzień, wspaniałej świadomości piłkarskiej, rodzicom oczywiście gratulujemy pasji, zaangażowania, dlatego że ta kategoria wiekowa jest kompletnie niesamodzielna, kochani, także potrzebne jest wielkie wsparcie, kochani, grupy rodziców, którym serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że nam zaufali, że są z nami. Dziękujemy również trenerowi Krystianowi z KS Talent, z Regiosport, kochani, dlatego że trener, kochani, dzisiaj razem z nami przy współpracy. Brawo! Piękna piła! Świetnie! Brawo! Brawo, Marcel! Aż się odszukał! Dobra akcja. Majka, głowa do góry. Nic się nie stało. Gramy dalej. Gramy dalej. Są uśmiechy i o to chodzi. Świetna, kochani, tutaj reakcja trenera. Wspieramy wolicjonalnie, pobudzamy do aktywności, kochani. Gramy dalej. Nic się nie stało. Na tym to polega. Przypominam, kochani, że my tutaj w ramach tych turniejów OZPN chcemy zgrać tą naszą ekipę, z którą będziemy jeździć na turnieje o zasięgu, kochani, nie tylko tu regionalnym. Brawo, bramka dla Warty. Brawo, gratulacje, mamy wyrównanie. Będziemy jeździć na turnieje ogólnopolskie, na turnieje zagraniczne, międzynarodowe. Mamy zaproszenie do Ostric. Będziemy na turnieju Wrocław Trophy z rocznikiem 2011 na wakacjach w roku 2019. Czyli na koniec tego sezonu, także tworzy się wspaniała, kochani, historia. Brawo, Kudełku! Świetnie! Brawo, Zuzia! Ale, kochani, ale żywo, brawo, Kudełek! Podoba mi się zaangażowanie i walka. No, co prawda piłka jest w aucie, ale o to chodzi, kochani, nigdy nie miałem pretensji o to, że przegrywamy. Zawsze mam tylko pretensje, czy coś nie wychodzi. Zawsze mam tylko pretensje o to, kiedy, kochani, nie angażujemy się. Oj, brawo, ładna petarda, Tymuś! Kochani, no, super próba, fajny strzał. Dobry meczek, jeszcze dzisiaj nie remisowaliśmy, także powiem wam szczerze, że jeżeli takim wynikiem się nam to spotkanie by zakończyło, to dla ich doświadczenia piłkarskiego mieliby komplet. Przypominam, że dzisiaj większość spotkań jednak wygrywaliśmy. Chyba po ręce było. Tak, ręka, ręka. To było, kochani, po ręce. Szymuś został trafiony, kochani, w rękę. W każdym razie przypominam, że turniej jest absolutnie niewynikowy. Oj, kochani, Koala ze swoim strzałem, to jest 2-0.
Nasze maluszki są, kochani, tu kompletnie bezbronne przy tym strzale, chyba że strzał będzie niecelny. Natomiast myślę, że to jest jednak gol. Patrzcie, strzuba wysoko. Nie, jednak, kochani, udało się w światło bramki ten strzał bramkarza, kochani. Natomiast no, troszkę mocniej bądź troszkę wyżej i myślę, że tutaj chyba nie mielibyśmy argumentów. Przypominam, że bramkarze w tej kategorii wiekowej, kochani, to jakieś 1,30 m, w porywach może 1,40 m. Brawo, Tymuś, piękna sztuczka techniczna, brawo, brawo. Aj, kochani, jeszcze brawo, Tymuś, a się obróci ładnie, pięknie, brawo, ślicznie. Świetna próba, bardzo ładnie, Marcel, świetnie. Mamy remis 1-1, kochani, i naprawdę dobry mecz na koniec zawodu. Myślę, że też troszkę i siła się kończy. No tu dziewiątka ewidentnie, kochani, to taki ma ten strzał torpedę. Do przodu kłada. Szybuś, kochani, szkoda, że się odciął. Ręka! To jest drugi raz. Ręka, ręka, Kudziu. Trzymajcie. Aczkolwiek myślę, że nie wiem, w tej kategorii wiekowej. Ja nic nie mówię, kto ma ochotę to uderzyć. Ktoś tam na dobitkę! A Tymuś poszedł, tak? Sami się, kochani, poukładali, patrzcie. Fajna próba, no trochę niecelna, natomiast odważnie w stronę bramki, kochani, polewa. Tak jak mówię, jesteśmy tutaj dzisiaj, kochani, rocznik 2.11, Marcel to 2.10. On w tej chwili oddawał strzał, zobaczcie. No gramy, gramy jeszcze, dobry meczyk. Świetnie. No kochani, koala, bo taką krzywę usłyszeliśmy, co na haku, to w plecaku. Każda piła do przodu. Jest to na pewno jakaś cecha przydatna, ale myślę, że no, zadatki na piłkarza masz spore. Myślę, że może gdzieś tam kiedyś troszkę dołożymy jeszcze wachlarz zagrań, dlatego że jak na razie no, przoduje tutaj siłą uderzenia. Zobaczcie, Kudę zablokował to uderzenie. W związku z tym mamy remis. Cały czas 1-1. Natomiast zobaczcie, będzie mocne uderzenie. Nie. Oj, kochani, nie ma gola. Poprzeczka, ale zamieszanie. Brawo, brawo! Brawo, Artuś, brawo, bramkarz. Mamy interwencję, kochani. Natomiast teraz zobaczcie pojedynek tutaj dwóch silnych chłopców. Brawo! Niewiele brakło, piłka by przelobowała. Mocno indywidualnie, kochani, w tym meczu gramy, ale nie będziemy im tego zabranić. Wszyscy się tu, kochani, chyba troszkę boją do chłopaka podejść. Zobaczcie, rękę dał, rękę dał. Zobaczcie, chłopak. Chłop by na dłużej już z połowy strzelił. Ma w kopyto dziewiątka. Dostał od mamy natury sporo siły, jeżeli chodzi, zresztą tą nogę widać, że umięśniony chłop bardzo. Jeżeli to jest chłopczyk 2.10, to no fiu, fiu, fiu. Szacunek za tą siłę. Każda jedna piłka, zobaczcie, w aucie albo gdzieś tam daleko, mocno wyniesiona. Gramy jeszcze, gramy! Dobrze, dobrze. Dobrze. Brawo, Tymuś! Brawo! Jeszcze dwie minutki meczu macie, chłopcy, dziewczyny! Dwie minutki gramy! Jeszcze jest czas, ładną akcję robimy. Ładny mecz, dobry wynik, jeszcze gramy. Oj, to cofnij się, Artuś, bo gol będzie. Zobaczcie, tak jak mówiliśmy. To jest, kochani, strzał. Wydaje mi się, że chyba jednak nasza bramkarz nabił chłopaka. No ale nic to, kochani. Brawo! Świetnie!
Macie aut. Zamykaj tam, Zuzia, zamykaj szybciutko. Uwaga. Kuciu, gramy jeszcze, gramy. Nie patrz na trenera. Gramy, normalnie, gramy w piłeczkę. Super. Wprowadzaj, Szymuś, wprowadzaj. Dawaj, szybciutko. Brawo, Szymek. Świetnie. Brawo. Ale akcja fajna. Oj, kochani, chyba się gdzieś Zuzia zboi. Zderzył się tam chyba Zuzia z Mateuszkiem. Faul jak był, to tam dalej, bo tu się nasi zderzyli. Tam dalej był faul przy linii. Tam jest faul. Ona się zderzyła, no. Oni się zderzyli, ale tam dalej faulował chłopa. Dobry meczek, kochani. Myślę, że to już jest końcówka tego meczu. Gratulacje, kochani. Mamy remis, mamy porażkę, mamy 4 zwycięstwa. Myślę, że to piękny bilans, kochani, jak na start, na debiut w tym składzie. Przede wszystkim ze starszymi dzieciaczkami. Przypominam, że my dzisiaj całym rocznikiem 2-11. Gratulacje jeszcze raz. Naprawdę fajne zawody. Dzięki, ekipa. Dzięki za meczyk. Powodzenia. Super meczyk, brawo Artuś, brawo Marcelu. 1-1. Zremisowaliśmy ten meczyk, troszkę zabrakło, ale super wyszło. Naprawdę dobre granie. Kudzio, dawaj piątkę, chodźcie tu szybko po piąteczki. Dziękuję, super meczyk. Dawaj. Tymciu, Tymuś, dawaj szybciutko. Chodź szybciutko, dawaj 5. Oj, 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 dajcie piąteczkę, szybko, dobre granie. Szybko, dawaj piątkę, Tymciu. Jest piąteczka, a dawaj Szymuś piąteczkę. Kochani, nic się nie stało, gdzieś tam gra kontaktowa, to jest piłka nożna, natomiast jeszcze raz dziękujemy bardzo. Ja idę w tym momencie do drużyny, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. 4 zwycięstwa, remis, porażka, takim bilansem kończymy dzisiejsze zawody. Do zobaczenia. Chodzi fajne, duże, z medalami, z pucharami, bo ten turniej jest bardzo treningowym turniejem, tak? Tu chodziło o to, żebyście ze sobą pobyli, żebyście się zgrali, pokazaliście super charaktery. A Tymek z Zuzią za to, żeście się tak szczepili, to uwielbiam, tak? Chodzi o to, że nikt z was nie odszedł, tylko się zbliżyliście. To znaczy, że jesteście walczakami nad walczakami. Macie wspaniałe charaktery. To jest gen sportu, gen zwycięstwa. Takie rzeczy się ma albo nie. Tego się nie kupuje, ani nie trenuje, a wy go macie. Także jeszcze raz te piątki przybijcie. Naprawdę. To jest coś pięknego. Teraz chodźcie do mnie tutaj, kaczki. Dawać do mnie łapkę. Ja dzisiaj krzyknę sobie Regio, a wy sport, dobra? Może tak być, bo tu mamy? A to Kudzio krzyczy, dobra? No to krzycz. Uwaga. 3, 4. Regio! Świetnie, dziękujemy bardzo teraz kochała, dlatego że tak, gratuluję wspaniałego turnieju, gratuluję wspaniałego turnieju, gratuluję wspaniałego turnieju, gratuluję wspaniałego turnieju, dawaj piąteczkę, gratuluję wspaniałego turnieju i gratuluję wspaniałego turnieju. Jeden kochan, nie, pomalutku, kapitanie, pomalutku, wszyscy jesteście dzisiaj kapitanami. KS Łąka to jest dyplom dla trenera Darka, który nam pomaga, żeby nasza drużyna mogła działać. Natomiast Marcel, w opinii organizatorów podobała się twoje zaangażowanie, twoja postawa. Nie mieli tyle dyplomów, żeby dać wam wszystkim, bo wszyscy na nie zasłużyliście. Natomiast dzisiaj taką pamiątkę dostaje Marcel. Brawa dla Marcela. A Marcel dziękuję całej drużynie, bo to cała drużyna na to pracowała, tak? Piąteczki przybijajcie z Marcela. Tak to działa. Pamiętajcie, że wyróżnienie indywidualne to zawsze suma pracy całej drużyny, ok? Jeszcze raz bardzo wam dziękuję z całego serduszka. Jesteście wspaniałą bandą. Pogratulujcie rodzicom, super dzieci. A teraz stajemy razem. Chodźcie, Kudelek, chodźcie, robimy ostatnie pamiątkowe zdjęcie. Proszę, Zuzieńko, trzymaj ten dyplom.